Ognisko pracy pozaszkolnej w Wodzisławiu Śląskim ma nowego dyrektora. Od 1 września placówką zarządza Emilia Kopiec. Podczas wczorajszej konferencji można było się dowiedzieć, jakie plany związane z działalnością ośrodka ma nowa szefowa. Plany nowej dyrektor OPP są ambitne. Zajęcia z samoobrony, warsztaty stolarskie czy krawieckie. To oraz wiele innych zawodowych kursów czeka na dzieci w wielu placówkach edukacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. W nowej ofercie poszerzymy zajęcia nie tylko plastyczne i artystyczne, ale również o techniczne. Warsztat stolarski, kurs kroju i szycia, mechatronika powiązana tutaj z robotyką, automatyką. Ognisko pracy pozaszkolnej będzie stawiało nacisk na kierunki zawodowe, które są bardzo przydatne w dalszej edukacji, a także pożądane na rynku pracy. Jest to zgodne ze strategią miasta, zapotrzebowaniem przedsiębiorców, zapotrzebowaniem szkół wyższych, technicznych. Rekrutacja do placówki cały czas trwa, warto o tym pamiętać, bo wszystkie zajęcia będą bezpłatne. Zajęcia i tu kolejna nowość będą prowadzone nie tylko w placówce, ale również na terenie wodzisławskich szkół. Tak, żeby ten dostęp do tych zajęć był jak najmożliwie dla większego grona dzieci. A zajęcia wystartują z początkiem października.